Rozmowa dnia. Kolejnym gościem jest pan Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mamy nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego, rząd bardziej ekspercki, gdzie tylko chyba dwóch czy trzech frontmenów PiSu zostało z poprzedniego rządu. Poprze pan go w głosowaniach? Chyba pan żartuje. Znaczy, na poważnie mówiąc, ja uważam, że prezydent sobie z PiS-em robią cyrki z poważnych państwowych rzeczy i po prostu w tych hecach my w żaden sposób nie będziemy uczestniczyć. Ale panie pośle, ja pamiętam, jak teraz ostatnio, kilka tygodni temu prawica wygrała wybory, choć nie miała większości w Hiszpanii. Król powierzył prawicy formowanie rządów. W 5 roku Donald Tusk mówił, PiS, który nie miał większości, ale wygrał wybory, niech PiS najpierw tworzy rząd. Taki zwyczaj. Wie pan co, nie ma żadnego zwyczaju. Jak panu się bardziej podoba do Hiszpanii, w Hiszpanii zawsze można tam coś kupić, zamieszkać. Słońce mi się podoba w Hiszpanii. Mi się podoba w Polsce i mamy polskie problemy i polskie sprawy, które trzeba rozwiązywać. Podstawowa kwestia dzisiaj. Wie pan co, byłem w weekend na Ukrainie, była rocznica Wielkiego Głodu. Porozmawiałem z politykami ukraińskimi, ale przyjeżdżałem też przez granicę oczywiście i tam też mam kontakt stały już właściwie z kilkoma osobami. Mamy przykładowo, to dotyczy nie tylko Podkarpacia, chociaż Podkarpacia bardzo dotyczy Lublina i całej Polski, gorący kryzys graniczny z Ukrainą w warunkach wojny, zagrożenie infrastruktury krytycznej. I niech pan popatrzy, co oni robią. Oni się bawią w powoływanie niby rządu, a jednocześnie nie rozwiązują tego problemu. Jakie to będą relacje w takim razie polsko-ukraińskie, jak pan o tym już mówi w takim razie, bo od momentu wybuchu wojny Donald Tusk, czyli potencjalnie przyszły premier, nie spotkał się ani razu z Wołodymyrem Zełenskim i nie pamiętam, żeby w ogóle na Ukrainie był. Wie pan co, no, sprawa jest prosta. Wołodymyr Zełenski spotykał się z przedstawicielami większości rządzącymi. Było spotkanie podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie, o ile pamiętam akurat, ale... Donalda Tuska? No i zdaje się, że było podczas tego spotkania na zamku, nie? Mhm. Ale wie pan co, tu nie chodzi o to, ile jest spotkań, tylko chodzi o to, jaką się prowadzi politykę. Polityka po prostu polsko-ukraińska musi być oparta o polski interes i o dokumenty prawne, o nowy traktat. Ja jestem bardzo zwolennikiem nowego traktatu, o konkretne umowy, a nie o jakieś emocje. Nie wkurzało pana, jak minister Rau wychodził, mówił, że on się czuje obrażony. Przepraszam, co to znaczy, że minister spraw zagranicznych, bo mu coś nie wyszło, czuje się obrażony? To się podaj pan do dymisji, jak pan jesteś obrażony. Pan nie jesteś od tego, mówię do byłego już ministra od wczoraj, no, że go Ukraińcy tam w czymś obrazili, bo mu nie wyszło. Zmarnowana szansa ze zbożem. Trzeba było odizolować ukraińskie zboże skutecznie i przesłać je w kierunku Morza Bałtyckiego i na zachód. Teraz możemy tak samo zmarnować szansę z transportem. Trzeba przejmować pewne rzeczy dla korzyści polskich firm. Trzeba tworzyć polskie miejsca pracy. Dobra, to w takim razie pytanie. A nie obrażać się. Jak jesteś nieskuteczny, to szukaj sobie innej roboty. Nie obrażacie się, to powie pan naszym słuchaczom, jak rozwiążecie problem na granicy. W takim razie, jak dojdziecie do władzy za 2 tygodnie. Nie, jak tu za 2 tygodnie panu powiem, jak dojdziemy do władzy. Ogólnie oczywiście, że panu mogę powiedzieć, tylko nie zdradzę panu wszystkich szczegółów. Pracujemy, kilka osób nad tym pracuje od dłuższego czasu. Przecież to jest jasne, że nie może pan utrzymywać takiej sytuacji na granicy, jak jest teraz. Czyli zrobicie co? Proszę? Czyli zrobicie co? No trzeba 3 rzeczy zrobić. Po pierwsze ustalić, na ile realnie ukraińskie firmy transportowe przejmują rynek w Europie, czyli mieć dokładne dane, których rząd dzisiaj nie ma, bo nie ma tych danych. Po drugie trzeba mieć prosty plan dla polskich przedsiębiorców i ogarnąć to w Brukseli, tak żeby oni nie czuli się zagrożeni, ale po pierwsze trzeba odblokować granicę. Ze wszystkich możliwych powodów granica nie powinna być zablokowana, rząd się za to musi czuć odpowiedzialny. I wzywam do tego tych ministrów, którzy tam są i ministra Adamczyka. Nie wiem, czy on jeszcze wciąż jest ministrem, bo się nie zapoznałem, kto jest w tym rządzie dwutygodniowym. Nie jest. No to jego i tego jego następcę. A kto tam jest tym ministrem od infrastruktury teraz? Alvin Gajadur. Kto? Alvin Gajadur, szef ITD do tej pory. No dobra, no to może on. Skąd te dane i jaki plan w takim razie konkretnie? No ale powiedziałem panu, jaki plan, no. Nie powiedział pan. No, trzeba mieć prosty plan, powiedział pan. No to ja już powiedziałem, 3-punktowy plan, wystarczy. Ale nie powiedział pan, jaki plan. Ale proszę pana, ja powiedziałem, panu się nie podoba, pan zadaje konkretne pytanie. Ja nie przyszedłem po to, żeby pan sobie porechotał, tylko przyszedłem po to, żeby powiedzieć, jaki mamy plan, co zrobimy. Nie, panie pośle, bo ja odpytuję posłów od prawa do lewa. To niech pan i zawsze pytam o konkret. I wszyscy odpowiadają, tak, mam prosty plan, konkretny plan i tam konkretu nie ma żadnego. I pan chce, to umówmy się na pół godziny, to o tym porozmawiamy. Tylko chciałbym, żeby pierwszy pan odpytał Adamczyka i przedstawicieli tego rządu, którzy doprowadzili do tego kryzysu. I
którzy niszczą polskie miejsca pracy. Ale bo za dwa tygodnie pytań, będziecie rządzić wy i to, pytam was, jakie macie plan na rządzenie. To proszę sobie odliczyć dwa tygodnie, do tych dwóch tygodni dodać ze 2-3 miesiące, żeby ludzie weszli do urzędów i zaczęli coś robić, a potem rechotać. Bo dzisiaj to tutaj powinien siedzieć Morawiecki i odpowiadać za to, czego nie zrobił. Panie pośle, z polskiej polityki to ja rechotam od wielu, już wielu lat, bo właśnie na każde pytanie o konkret dostaję niekonkretną odpowiedź ubraną w konkret rzekomy, ale nigdy to nie jest konkret. Dobrze, nieważne. Kolejny temat. No właśnie, dzisiaj jest Sejm, będą powoływane komisje sejmowe, śledcze komisje sejmowe. Czy to jest zemsta, jak mówi minister Błaszczak godzinę temu? Sprawiedliwość to jest tym, którzy się zachowywali porządnie i zgodnie z prawem, wynagrodzić. Tym, którzy łamali prawo, tym, którzy gwałcili konstytucję, wobec tych zastosować odpowiednie przepisy prawa. I to nie jest rewanżyzm? Zwykła sprawiedliwość. 3-6, mówi się o... Dzisiaj czytam Dziennik Gazetę Prawną, być może nawet więcej niż 6 komisji śledczych. To wygląda na rewanżyzm. Panu i ministrowi Błaszczakowi, mi nie. Dobrze, a w takim razie zapytam pana o media publiczne. Premier Mateusz Morawiecki mówi wczoraj coś takiego, że przejęcie przez opozycję obecną mediów publicznych byłoby zaprzeczeniem demokracji i powrotem do monopolu informacyjnego rodem z PRL-u. Wie pan co, nie jestem w stanie komentować wypowiedzi premiera Morawieckiego. Oni ukradli większość mediów rządowych. Przyznaję, że u pana czasem bywałem. Pan się zachowywał w tej sprawie w taki sposób, że pan mnie zapraszał i mogłem powiedzieć, co myślę. Ale telewizja rządowa i niektóre inne media to była 100% cenzura. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o opozycję, przykładowo w czasie całej kampanii wyborczej, chociaż otwierałem listę głównej partii opozycyjnej na Podkarpaciu, do rządowych mediów nie zostałem zaproszony nieraz. Panie pośle, sens tego pytania jest ale taki. Ale proszę pana, nie ma w ogóle o czym gadać. Ludzie, Polakom trzeba przywrócić dostęp do mediów publicznych. Prawo do informacji to jest klucz, a nie komentarze pani Choleckiej czy innych. Nie, ja myślę, że pan nie rozumie, bo pan tego nie doświadczył. Myślę, że rozumieją to ci, którzy byli ogrodzeni murem kłamstwa przez całe lata. Panie pośle, mam 54 lata, już wiele rzeczy rozumiem. Nauczyłem się wielu spraw. Pytanie o komisje śledcze sejmowe, pytanie o media publiczne mają jeden wspólny mianownik. Wy zarzucaliście PiS-owi brak praworządności, zarzucaliście to, że idą na skróty, mówiąc bardzo ogólnie. Czy teraz wy nie robicie dokładnie tego samego? Panie redaktorze, o tym, co my robimy, to możemy podyskutować, jak to się mówi, tydzień skończy. Na razie to myśmy nic nie zrobili. Na razie mamy plan, żeby przyjrzeć się temu, co oni zrobili, pokazać, jakie były mechanizmy wprowadzania w Polsce autorytaryzmu i zabezpieczyć na przyszłość, żeby to się nie powtórzyło. Na razie nie było jeszcze tego głosowania. Cóż to za autorytaryzm, który oddaje władzę w wolnych wyborach? Każdy autorytaryzm kończy się wyborami. Szczerze mówiąc, nie słyszałem o tym, żeby się autorytaryzm inaczej skończył. Każdy autorytaryzm kończy się zna pan jakiś autorytaryzm, który nie skończył się wyborami i przywróceniem demokracji? No wszystkie, które się skończyły. Na przykład sanacja przed wojną. No bo wojna wybuchła. No tak, no okej. Dobrze, drodzy państwo, jeszcze jedno pytanie o traktat, o zmianę traktatów Unii Europejskiej. Została na minuta tej części rozmowy. Mhm. Pan mówi, że jest zwolennikiem tych traktatów. Dlaczego? Których traktatów? Zmianę traktatu Unii Europejskiej, tak pana zrozumiałem. Nie. Ja po prostu chcę powiedzieć przede wszystkim naszym słuchaczom i panu, nie ma dzisiaj, to są głupoty, nie ma dzisiaj żadnej możliwości zmiany traktatu. Żeby zmienić traktat, musi się zgodzić każde państwo. PiS-owcy wciskają ludziom w ciemnotę. Uważajcie na PiS-owców, bo kłamią w tej sprawie. Czyli rząd Donalda Tuska, jeżeli powstanie, postawi weto? Ale nie ma w ogóle, wie pan, jak wygląda przygotowanie traktatu? Zostało przegłosowane przez parlament europejski. No dobra, ale niechże pan dołoży jeszcze pół minuty do tego i ja powiem, bo znowu pan będzie mówił, że nie ma konkretów. Traktat się zmienia w taki sposób, że musi powstać tak zwany konwent, czyli taka specjalna instytucja, która przygotowuje zmianę traktatu. Traktat musi być zmieniony ze zgodą wszystkich instytucji europejskich, ale przede wszystkim przegłosowany we wszystkich krajach członkowskich. To jest najważniejsze. Wszystkie kraje członkowskie muszą się na to zgodzić. Więc jak nie ma pan zgody Rady, nie ma pan zgody poszczególnych państw członkowskich, nie ma możliwości zmiany traktatu. Dzisiaj realna zmiana traktatu się nawet jeszcze nie zaczęła, dlatego że to, co zrobił Parlament Europejski, to jest po prostu jedna z koncepcji i to nie ma żadnej mocy prawnej. A PiS-owcy wmawiają w Polsce ludziom, że to ma moc prawną. Trzeba ludziom to wyjaśnić i po to trzeba, żeby ludzie mieli prawo do informacji, żeby nie byli manipulowani, bo ja nawet widzę, że pan jest zdziwiony, bo pan sobie z tego nie zdawał sprawy. To, co przegłosował Parlament Europejski, nie zabrało Polsce żadnej suwerenności, bo przecież przegłosował, Kaczyński straszył, że będziemy państwem sterowanym z zewnątrz i potem już nie będziemy suwerenni. A co, pan dzisiaj nie jest suwerenny? Powiem panu, nawet przedstawiciele pana partii na OFIE mówią coś takiego.
Będzie zmiana traktatu do końca kadencji tej Komisji Europejskiej. Nie ma żadnej możliwości. Potem będzie tak, że powstanie Komisja Europejska, która będzie 15-osobowa. Niemiecka dyplomacja forsuje na tę funkcję panią von der Leyen. I ale tak, od razu zakład o szampana. Mówię panu, nie ma żadnej możliwości, żeby do końca tej kadencji, która się kończy już w przyszłym roku, za niecały rok, zmienić traktat, ani nawet przygotować nowy tekst traktatu. Nie ma takiej możliwości, niech się pan czuje całkowicie bezpiecznie, nie wierzy pisowcom. 8:25, naszym gościem jest pan Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Przechodzimy do internetu, nasze media społecznościowe, tak? I na stronę jedynki. Panie pośle, parę takich pytań konkretnych, bo dzisiaj Sejm i coś, co ludzi bardzo interesuje. Będzie głosowana sprawa handlu w Wigilię, bo akurat Wigilię wypada w niedzielę. Jak pan zagłosuje? A nie wiem, jaka jest w tej sprawie deklaracja klubu. Nie zajmowałem się tym. Czy handel powinien być w Wigilię, chociaż jest to niedziela? Jeśli chodzi o moją osobistą opinię, to że w dwóch punktach pan odpowiem. Zagłosuję tak, jak będzie wskazanie klubu. Jeszcze tą sprawą po prostu nie zajmowałem i nie znam wszystkich uwarunkowań. Dla mnie, tak ja przywykłem od dziecka do takiego modelu, że do jakiejś porannej godziny jeszcze tam coś można kupić w ostatniej chwili. No tam poranna chyba 14 wychodzi, taka poranna nie jest. Dobrze, CPK, jak już obejmiecie władzę, co z tym zrobicie? No to co z każdą z tego typu spraw? Przede wszystkim zobaczymy, jak były wydawane pieniądze, jaki jest realny status sprawy i co można zrobić. Tak na okrągło panu nic nie powiem, nie znam tej sprawy. Ale jako szef Komisji Zagranicznej Sejmu Polskiego, to jest tak, ten będę projekt ma wymiar handlowy, ma wymiar militarny. Tak, ma i międzynarodowy, więc na pewno się będę tym interesował, ale co mam panu dzisiaj powiedzieć, na jakiej podstawie? Czy jest pan zwolennikiem tego rodzaju hubów, tego rodzaju lotnisk, które są również takim emergency, takim pogotowiem w razie zagrożenia wojennego? To jest gruba polityczna sprawa, nią akurat się sam głębiej nie zajmował. Jak będę wiedział, ile oni wydali pieniędzy, jak wydali pieniądze, ile pieniędzy, jak wydali pieniądze i co można na tym etapie zrobić, to wtedy panu powiem. Nie będę tutaj bajdurzył, po prostu nie jestem tak gryziony. Jeszcze pytanie o Amerykę jako szefa Komisji Sejmowej do Spraw Zagranicznych. A jeżeli Trump wygra? To Polska będzie... Pierwsza polityczna odpowiedź, to Polska będzie trwała i Ameryka będzie trwała i będziemy normalnie utrzymywali relacje ze Stanami. Dzisiaj dla sytuacji międzynarodowej wygląda na to, że lepiej, żeby wygrał Biden, ale to nie będziemy na pewno robili tego, co robili pisowcy, że na przykład, nie wiem, nie uznawali nowego prezydenta przez kilka dni. Taki głupot nie będzie. Będzie poważny stosunek do polityki. A jeżeli chodzi o taką ekspercką wypowiedź, no wie pan, dzisiaj te notowania rosną. Elektorat demokratów nie jest zmobilizowany, on się zmobilizuje w ostatniej chwili i jak to wyjdzie, no to zobaczymy. Nie obstawiałbym dzisiaj, że to jest bardziej prawdopodobne niż zwycięstwo demokratów. A czeka nas maraton wyborczy, drodzy państwo. Bo tam też jest maraton. Nie wiem, o którym pan chciał powiedzieć maratonie, bo tam się zaczęły też lokalne wybory i one nie wychodzą tak źle dla demokratów. Także jest trochę różnych sygnałów. A w Polsce nas czekają w przyszłym roku wybory europejskie, wybory samorządowe, a za półtora roku prezydenckie. Kto waszym kandydatem na prezydenta? Mówi się, że Donald Tusk, też na OFIE się dowiedziałem. Nie, no nie mam żadnego pożenia, żeby o tym mówić. Przyjąłem taką zasadę, kiedyś miał taką zasadę Henryk Wujec, bo w Polsce wszyscy przychodzą i się sadzą, że o wszystkim wszystko wiedzą. A ja pomyślałem tak, będę teraz szczery, jakiejś sprawy nie znam, albo nie wiem jak jest, to będę mówił otwarcie, tego nie wiem. A kto byłby lepszy, Donald Tusk czy pana przyjaciel Rafał Trzaskowski? Ale no, tak widzę, że to wkrętki super. Nie wkrętka, no tak, pytanie jak to polityka. Trochę pan rozmasował, a potem jakaś taka wkrętka. Nie no, co ja będę w takie dyskusje wchodził. No. Paweł Kowal, szef Komisji Zagranicznej Polskiego Sejmu, był drugim gościem wtorkowych sygnałów dnia. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.